Dzień dobry, to jest Onet Rano Wiem, Odeta Moro, witam was bardzo serdecznie. Dziś moim gościem na początek, chociaż nie ukrywam, że za chwilę dołączy drugi gość, jest Łukasz Wójtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, bo wczoraj, dokładnie 19 listopada, był Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Dzisiaj jest 20. To jest dobry moment, żeby powiedzieć o waszej nowej kampanii. Ten dzień, Światowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy, to jest takie święto, gdzie no właśnie na całym świecie, w wielu krajach, ale również w Polsce realizowanych jest szereg działań, które są takim sprzeciwem wobec przemocy, ale też my się staramy, żeby to były działania, które dają konkretne rozwiązania, konkretne podpowiedzi i promujemy taką postawę reagowania na przemoc wobec dzieci. Robimy to już od lat pod hasłem Reaguj. Na stronie internetowej reaguj.fdds.pl pokazujemy nie tylko jak ważne jest reagowanie, ale pokazujemy jak reagować, kiedy widzimy, że dzieci są krzywdzone. Tak więc ta akcja, która rusza... Ale proszę powiedzieć, cały czas żyjemy w takiej przestrzeni, gdzie to reagowanie nie jest oczywiste? No niestety, tak jest, że ono nie jest oczywiste, dlatego że pokutują cały czas, funkcjonują pewne stereotypy, że nawet jak widzimy, nawet jak słyszymy za ścianą, to nie należy się wtrącać w sprawy rodziny, bo to nie moja sprawa, albo jak widzimy gdzieś w przestrzeni publicznej, to też myślimy, jest taki mechanizm, pewnie już ktoś powiadomił na przykład policję, pewnie już ktoś coś zrobił, albo myślimy, że nasza reakcja nic nie da, albo wręcz zaszkodzi dziecku, tak więc staramy się też walczyć w jakiś sposób z tymi stereotypami, ale też jest duża grupa, i to pokazują nasze badania, osób, które widzą, które są poruszone tą sytuacją, ale nie reagują, bo po prostu nie wiedzą jak, albo obawiają się. Może też nie wiedzą, jakie mają możliwości, jakie mają narzędzia, tak? Bo, proszę powiedzieć, bo media, żyjemy w takich czasach, że jeżeli jakakolwiek tragedia się wydarzy, a jeżeli jeszcze dziecku, to już w ogóle, media to pokazują. Media o tym głośno mówią. Mamy przypadek chociażby Kamilka z zeszłego roku. Proszę powiedzieć, czy to zmienia naszą świadomość? To, że jednak o tym czasami bardzo brutalnych sytuacjach jednak mówi się głośno? Czy to bardziej otwiera nam oczy i mówi, reaguj, nie odkładaj tego na później, kto jak nie ty, musisz coś zrobić? To są te tragiczne sytuacje, które pokazują, co się może wydarzyć i co się wydarza, kiedy nikt nie zareaguje, bo w tych sytuacjach zazwyczaj jest tak, i to widać też i w tych medialnych przekazach, w relacjach też świadków, sąsiadów. Wiedzieliśmy, ktoś wiedział, ale jednak nie zareagował, chociaż widzimy też, że czasami trudno jest zauważyć tą przemoc, dlatego my też pokazujemy, jakie są objawy, symptomy, co powinno nas niepokoić. Te medialne przypadki na pewno pokazują, że trzeba reagować, natomiast my staramy się, żeby to był nasz taki permanentny przekaz w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Mówimy o tym cały rok, ale są faktycznie takie wzmocnienia, gdzie dzięki mediom również to... Proszę powiedzieć, bo powiedział pan o tych symptomach. Jakie one są? No, musimy mieć świadomość tego, że jeżeli widzimy jakąś sytuację na ulicy, widzimy czy w przestrzeni publicznej karcenie, krzyczenie, czy jakąś przemoc fizyczną, to na pewno to jest taki przejaw, który możemy zaobserwować, ale często nie nadajemy mu odpowiedniej rangi, a to jest krzywdzenie dziecka. To jest dziecko, które cierpi w danym momencie, ale może jest też regularną ofiarą przemocy, dlatego należy reagować, ale jeżeli też widzimy dzieci w sąsiedztwie, które często są same, które często gdzieś chodzą po okolicy, kiedy widzimy, że coś może być jakby nie tak, jeżeli chodzi o opiekę nad nimi, albo jeżeli słyszymy jakieś niepokojące sygnały za ścianą, no to są też takie sytuacje, które mogą nam jakoś podpowiadać. Być może tam dochodzi do przemocy domowej. Być może to dziecko jest zaniedbywane. Ale jeżeli w naszym sumieniu pojawia się to słowo być może, jeżeli przeczuwamy, czujemy, ale nie do końca jesteśmy świadkiem, to już jest moment, że powinniśmy reagować?
O, bardzo tak. To jest nasz gość, który tutaj się zaraz pojawi. Myślę, że możemy trochę zdradzić, że będziemy rozmawiali też o serialu takim społecznym, który przygotowaliśmy i tam też pokazujemy, że to reagowanie jest ważne bez względu na to, czy jesteśmy pewni, czy nie. Że lepiej jest kilka razy się pomylić nawet, niż raz jakby zaniechać reakcji. Ten gość, o którym tutaj pan wspomina, to Jakub Gierszał, aktor, który jest twarzą waszej kampanii, serialu. Proszę powiedzieć, na czym polega ten serial? No tak, w tym roku zdecydowaliśmy się na taką nietypową formę, jeżeli chodzi o kampanie społeczne, na taki mini serial. 3 odcinki po kilka minut, 5-8 minut, ale serial, który jednak daje możliwość opowiedzenia dłuższej historii, nie tylko 30-sekundowy spot, ale pokazujemy właśnie różne sytuacje przemocy wobec dzieci. One są jakoś w ciekawy sposób połączone fabularnie i pokazujemy po pierwsze, jak poważne mogą być konsekwencje krzywdzenia. Pokazujemy też, jak te różne formy, wykorzystywanie seksualne, karcenie dzieci, właśnie zaniedbywanie, przemoc domową, jak rozpoznać i jak ważne jest reagowanie, ale też dzięki temu, że mamy trochę więcej tego czasu, modelujemy, pokazujemy konkretną reakcję, jak można się zachować. W pierwszym odcinku pokazujemy sytuację przemocy właśnie na dworcu autobusowym i pokazujemy kobietę, która podchodzi do tej krzywdzącej, szarpiącej dziecko matki i mówi: widzę, że jest pani trudno, być może mogę jakoś pomóc. Na początku spotyka się z agresją, ale później rozładowuje tą sytuację. To jest jedna z takich modelowych reakcji, żebyśmy reagowali, ale żebyśmy nie byli nadmiernie krytyczni, że rozładowanie sytuacji pomaga dziecku, pomaga też rodzicowi. No wszyscy znamy takie sytuacje faktycznie, że... Ja bym chciała, żebyśmy zobaczyli spot, taki zwiastun tego, o czym pan mówi, a za moment tutaj w naszym studiu pojawi się jeszcze drugi gość i będzie to wspomniany Jakub Gierszał. Zobaczmy. Reagując na przemoc wobec dzieci, pokazujesz, jak przeciwstawiać się złu. Reagując na przemoc wobec dzieci, chronisz ich zdrowie, a nawet życie. Reagując na przemoc wobec dzieci, dajesz mi wiarę w dorosłych. Reagując na przemoc wobec dzieci, ratujesz moją przyszłość. Reaguj na przemoc wobec dzieci. No i tak jak wspomniałam, dołączył do nas Jakub Gierszał. Dzień dobry. Zdążyliśmy już powiedzieć o założeniach kampanii. Powiedz, dla ciebie to, że jesteś twarzą takiej kampanii, to jest... Właśnie, co to jest? Czy to jest coś, co pozwala ci lepiej spać, bo masz takie poczucie, że jednak tej krzywdy będzie mniej na świecie? Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział? Nie wiem, czy pozwoli mi to lepiej spać, natomiast po prostu, wiesz, jest tak, że jak się ma jakiś taki właśnie status osoby publicznej, no to trzeba jakoś, przynajmniej ja mam takie poczucie, żeby spróbować coś z tym zrobić, że tak powiem, i najlepiej coś, co by się może komuś przysłużyło, a w szczególności dzieciom w tym wypadku. Dostałem tutaj zaproszenie do wzięcia udziału i też być może bycia ambasadorem w kampanii Reaguj, dlatego że, tak jak już tutaj mówiłem, mam, że tak powiem, słabość do dzieci w tym sensie, że uważam, że trzeba je chronić. Jesteśmy za nie odpowiedzialni za osoby młode, które nie są w stanie same się chronić, same sobie pomóc. Więc raczej, wiesz, bo jest to takie pytanie właśnie, generalnie myślę w pomocy o kogo chodzi i chciałbym jak najbardziej odsunąć te skojarzenia, że jakkolwiek chodzi o mnie, czyli że ja mogę spać lepiej, tylko po prostu, że przez moją osobę mogę być może zwrócić uwagę na ten problem. Temat. A czy ty osobiście miałeś kiedyś taką okazję, że musiałeś zareagować? Czy w ogóle wiedziałbyś, jak to zrobić? Albo może dzięki udziałowi w tej kampanii wiesz więcej? Miałem taką okazję i dlatego też mnie zainspirował ten krótki scenariusz, który realizowaliśmy. Do tego, żeby zachęcić do tego, żeby reagować, bo znam z autopsji ten mechanizm psychologiczny, który następuje nagle, kiedy
jesteśmy w sytuacji, gdzie no, nie jesteśmy pewni tego, prawda, czy zareagować, bo wiąże się to z tym, żeby wyjść z własnej strefy komfortu. Tak. I w spocie, i o tym też mówimy, i też przy okazji takich, takich spotkań o tym mówimy, że żeby starać się z tej strefy komfortu właśnie wyjść, bo za każdym razem jak to zrobimy, to potem będzie łatwiej. I że, co jest bardzo ważne i co też podkreślam, to jest tak, że jeżeli zareagujemy, a okaże się na przykład, że wcale nic złego się nie dzieje, prawda, bo też może być taka sytuacja, to nie ma z tego powodu żadnych konsekwencji prawnych, czyli jesteśmy pozbawieni, że tak powiem, żadnych przykrych konsekwencji, a jakieś nieporozumienie zawsze można wyjaśnić, a wzbudza to jakąś taką no, postawę obywatelską, tak, że tak powiem, bardziej... Że jednak spełniliśmy swój obowiązek i zrobiliśmy coś dobrego. Powiedzcie, jak w ogóle, bo tak formalnie, jak należy reagować, co powinniśmy zrobić, bo są i takie narzędzia, no nie wszyscy mają świadomość. Jeżeli ja widzę, że coś się dzieje podejrzanego, przeczuwam, mam wręcz pewność, to co powinnam zrobić? No, w zależności od sytuacji, wspominamy o stronie kampanii Reaguje w DDS.pl, bo tam pokazujemy, jak reagować w konkretnych sytuacjach. Jeżeli jest zagrożone zdrowie bądź życie dziecka, to musimy reagować natychmiastowo, informując policję. Jeżeli widzimy bądź podejrzewamy zaniedbywanie, to jest ośrodek pomocy społecznej, jest szkoła, jest sąd rodzinny, gdzie możemy nawet anonimowo takie zgłoszenie przesłać. Jeżeli jest sytuacja w przestrzeni właśnie tej publicznej, to możemy sami zareagować i tak powinniśmy zrobić, ale w dalszym ciągu, jeżeli obawiamy się o nasze bezpieczeństwo, albo jeżeli nasza reakcja nie pomaga, no to jest policja, są służby, które mogą nas w tym wspierać. Tak więc ważne jest dobranie formy do okoliczności i, no i staramy się to właśnie pokazywać. Również w tym serialu, gdzie też ciekawa jest rola Kuby, bo on tam przeszedł taką, myślę, mogę trochę przyspoilerować, przemianę od osoby, która właśnie nie potrafi zareagować, która się waha, do osoby, która podejmuje właśnie w taki modelowy sposób reakcję, która ma swoje konsekwencje dalej. No to wszystko po to, żeby każdy z nas, jeżeli będzie taka potrzeba, mógł się wcielić w dokładnie rolę twoją. No tak, jak podkreślam, chodzi o ten moment tego, tej jednak obywatelskiej takiej postawy, odwagi. Żeby ją podkreślić. Powiedzcie, jak dużo jest takich przypadków? Czy to jest, bo statystyki są, wy je widzicie, czy tutaj coś się zmienia, czy te kolejne kampanie, one widać, że otwierają ludziom oczy, że dają coś dobrego, że mają sens? Tak, no od lat, w fundacji od lat mówimy na przykład o tym, że kary fizyczne nie są w żaden sposób dopuszczalną formą wychowawczą i widać, że to się zmienia na przestrzeni lat. Prowadzimy to badanie regularnie, niemal o połowę przez 12 lat. O połowę spadło przyzwolenie dla kar fizycznych, dla klapsów. Też rośnie świadomość tego, że wszelkie formy takiej przemocy fizycznej, również klapsy, są przestępstwem. Świadomość się zmienia, ale niestety niekoniecznie, w każdym razie w taki skokowy sposób się to przekłada na praktyki też rodzicielskie, bo trzeba powiedzieć, że w większości sprawcami przemocy jest najbliższa rodzina czy rodzice, chociaż oczywiście... Właśnie to jest niewiarygodne, prawda? Że to są osoby bliskie. To jest... Tak, no 1/3 dzieci pada ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej w Polsce. Jest duży odsetek też ofiar wykorzystywania seksualnego. I to jest 8% dzieci tego wykorzystywania z kontaktem fizycznym, czyli bardzo dużo. I to znowu są sytuacje, które często się rozgrywają w rodzinie. I to reagowanie, o którym mówimy, też jest bardzo ważne i tym trudniejsze, że czasami dotyczy członków naszych rodzin. I to znowu jest taki stereotyp, no przecież nie będę reagował, bo rozbiję rodzinę, bo zasieję gdzieś ferment w rodzinie tymczasem i to też pokazujemy w tym naszym serialu i pokazujemy, że ta reakcja może naprawdę dużo zmienić. Ty na etapie scenariusza, bo rozumiem, że najpierw pojawiła się propozycja, potem dostałeś scenariusz do przeczytania, miałeś jakieś uwagi? Nie. Czy tutaj, poddałeś się? Tak, poddałem się. Bo to nie jest proste, zagranie w czymś tak kim
zupełnie innym, prawda? To nie jest film, to jednak jest no, miniserial, ale kampania społeczna. Nie no, ona wiesz, no, ma na celu spełnić jakieś określone właśnie zadanie i to zadanie przyjąłem i się z nim nie dyskutowałem, mhm. Tak powiem. No, nie jest to praca, że tak powiem, czysto twórcza, tylko która ma jakiś sens, ma jakiś cel, więc oddałem się w ręce ekspertów. I próbowałem po prostu odegrać sytuację tak, żeby no, ktoś, kto ogląda, mógł być może kawałek siebie w tym zobaczyć, prawda, albo mm-hmm. stwierdzić, o kurczę, następnym razem też być może zmienię swoje zachowanie. Zmienię swoje zachowanie. Powiedzcie mi jeszcze, panowie, gdzie ten serial można zobaczyć od deski do deski? Ten serial jest pomyślany jako element tej kampanii i on ma również promować stronę, którą ja też staram się promować trzeci raz, przytaczając jej adres reagujfdds.pl. Tam można obejrzeć serial, można go obejrzeć również na YouTubie, ale zapraszam na stronę, bo tam też szereg informacji, które ten serial jakoś te informacje, wiadomości poszerzają, pogłębiają. Pokazują te narzędzia i przywołują też te przypadki, które... Bardzo często są schematem, przypuszczam, więc można tak, się odnieść. Szczególnie, że ten serial, jakby w toku przygotowania tego serialu, mm-hmm. Krzysztof Komander, reżyser tego serialu, też przeprowadził długie godziny rozmów z naszymi specjalistkami, osobami, które pracują na co dzień z takimi przypadkami. Tak więc on również jest też bardzo autentyczny, pokazuje mm-hmm. tak naprawdę tę prawdę, która nas otacza, prawdziwe doświadczenia dzieci. Tak więc to tak trochę w nawiązaniu do tego scenariusza, że on też nie jest przypadkowy. On nie jest przypadkowy, że to powstało dzięki... Trochę życie napisało, tak? A eksperci, którzy tak, z wami pracują... Niestety można powiedzieć. Niestety można powiedzieć, że tak było. Dziękuję bardzo serdecznie. Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę i Jakub Gierszał, ambasador kampanii. Dziękuję tak, panowie. Dziękuję, przepraszam za spóźnienie. Nic się nie stało, są korki, więc normalna sytuacja, słuchajcie. Dziękuję bardzo serdecznie. To tyle. Jutro 7:55, jak zawsze oczywiście Onet Rano, także do zobaczenia.